Dźwięki syren na kępińskim rynku oznajmiły mieszkańcom o kolejnej rocznicy powrotu ziemi kępińskiej do macierzy. Dokładnie dziś, 17 stycznia, mija 94. rocznica tego wydarzenia. Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się w samo południe pod pomnikiem bohaterów walk o wolność i demokrację. Udział w nich wzięły delegacje władz samorządowych na czele z burmistrzem miasta i gminy, starostą powiatu kępińskiego oraz senator RP, przedstawiciele organizacji, instytucji, placówek oświatowych, poczty sztandarowe, a także mieszkańcy miasta i gminy Kępno. Odśpiewano też hymn państwowy. Warte pod pomnikiem pełnili harcerze i funkcjonariusze Straży Miejskiej. O tym, jak 17 stycznia to ważny dzień dla mieszkańców całej ziemi kępińskiej, przypomniała w swoim wystąpieniu burmistrz Aniela Kępa. 17 stycznia 1920 roku to w historii naszego miasta dzień spełnionych marzeń o wolności, o niepodległej Polsce. Dzień Sprawiedliwości Dziejowej, która zapisana została w Traktacie Wersalskim, a na którą czekać musieliśmy bardzo długo. W latach niewoli Wielkopolanie skutecznie opierali się procesowi germanizacji. Pracowici i zorganizowani wcielali w życie ideę pracy organicznej. Nie chcieli wyzbyć się tego, co najważniejsze, polskości. I nieprzypadkowo to w Wielkopolsce wybuchło jedyne zwycięskie powstanie, w którym walczono o wolność i niepodległość. Przygotowywali się do czynu niepodległościowego przez kilka pokoleń, tocząc z naporem niemieckich kolonistów najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy. Po przemówieniu delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterów walk o wolność i demokrację, upamiętniając w ten sposób wydarzenia sprzed 94 lat.